Dzień dobry, ten serwis zaczniemy od zaproszenia na dzisiejszą audycję o godzinie 18. W programie Romantyczne brzmienia Magdaleny Łoś usłyszymy między innymi balladę F-moll Fryderyka Chopina w interpretacji Kate Liu, kwartet smyczkowy S-dur Feliksa Mendelssohna w wykonaniu The Eroica Quartet, a także symfonię S-dur nr 3 Eroica Ludwika van Beethovena w wykonaniu Anima Eterna pod dyrekcją Josa van Immersela. Jutrzejszy odcinek audycji Laureaci Nagrody Polskiego Radia Anny Skulskiej poświęcony będzie Maurizio Poliniemu, zwycięzcy 6. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1960 roku. Artysta uhonorowany został również Nagrodą Specjalną Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy. W wykonaniu włoskiego pianisty usłyszymy m.in. 5. koncert fortepianowy S-dur op. 73 Ludwika van Beethovena oraz romance z koncertu E-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Audycja rozpocznie się o godzinie 8. W piątek o godzinie 22 bohaterem odcinka audycji Czarne na Białych Jakuba Puchalskiego będzie pochodzący z Odessy amerykański pianista Shura Czerkaski. W wykonaniu artysty zabrzmi muzyka Bacha, Brahmsa, Chopina i Beneta. Następnego dnia, czyli w sobotę o godzinie 10, główną pozycją audycji Macieja Grzybowskiego będzie koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. Dzieło usłyszymy w wykonaniu Mariah Perai i izraelskich filharmoników pod batutą Zubina Mety. Również w sobotę, ale o godzinie 19 program dyrygenta i publicysty Piotra Deptucha wypełnią m.in. młodzieńczy nieukończony koncert skrzypcowy C-dur Beethovena, La Folia di Spagna Antona Eberla oraz symfonia dramatyczna Romeo i Julia Hektora Berlioza. Na koniec niedziela o godzinie 18 wehikułem czasu przeniesiemy się o 99 lat wstecz. To wtedy po niezwykłym weselu Heleny Rojówny z Jerzym Rytardem Jarosław Iwaszkiewicz namawiał Szymanowskiego na skomponowanie Góralskiego Wesela. Na pierwszą audycję z cyklu Pierwszy po Chopinie poświęconą harnasiom zaprasza dr Danuta Gwizdalanka. Ostatnią audycją tego dnia będzie program z Archiwum Polskiego Radia Dariusza Marciniszyna, w którym usłyszymy dusznicki recital Igora Żukowa z 1978 roku. A tych wszystkich audycji mogą Państwo oczywiście wysłuchać w Polskim Radiu Chopina. Można to zrobić poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.